Hej, cześć, siemaneczko wszystkim, witam w kolejnym odcineczku ze Strażników Galaktyki, tak. I musimy odnaleźć naszą koleżankę Ten tutaj. Na pewno zna się na technologii. I naszą przyszłą córkę. Jestem pod wrażeniem, tylko niechętnie przyznaję. Dobra, nie pamiętam, czy ja właśnie to zrobiłem, sprawdziłem, czy też nie. Wy też czujecie się dziwnie, grzebiąc tutaj... tak w rzeczach Niki? Peter Quill jest jej ojcem, ma obowiązek wtrącać się w jej prywatne życie. No właśnie. Myślę, że Niki pozwoliłaby na to. Aha, nie mam już. Co ty na to, Rocket? Tutaj składników. Miałbym to w nosie, nawet gdyby nie pozwoliła. No dobra, okay. Czyli... Na czym stanęło? Na gratulacjach z okazji ojcostwa. Dobra, więc niby jesteśmy ojcem, tak? Z tego co wiemy, jej ojcem może być ten facet. Ta, wygląda na jeszcze większego nieroba niż ty. Wygląda raczej jak Ronan Oskarżyciel. Zaiste. Twierdzę tylko, że nie jestem jedynym kandydatem. Nierób Ronan też może nim być. Wciąż nie mogę się nadziwić, jak radzi sobie z technologią. Tam, znam się lepiej. Ona ma 12 lat. No i, a ja 15. Niki nie była chyba fanką Skrulla. Wskaż kogoś, kto jest fanem Skrulla. No chyba nie ma kogoś takiego. Dobra, więc lecimy sobie na spokojnie. Za tymi rurami po lewej powinno być przejście do biura Corel. Tak, widzę przestrzeń. W środku może być jakaś zapadka. Pozwól, star tato. Rozumiem. Możemy nie żartować z tego wszystkiego. Wciąż nie wiemy, czy są całe i zdrowe. Potrafię równocześnie odczuwać zaniepokojenie i śmiać się z ciebie, aha, Peterze Quillu. Właśnie. Dobra, więc jak my to mogliśmy tutaj porobić? Nie pamiętam właśnie. Muszę przyznać, Quill, że osprzęt dzieciaka jest imponujący. I to, jak podłączyła swój terminal do awaryjnej sieci zasilania. Mówiłem. Okej, w ogóle przypominam o tym, żebyście zostawili łapeczkę w górę, komentarz. Tego dziecka. No i suba. To racja. Nie jest wystarczająco głupkowata. Może odziedziczyła wszystko po swojej matce. Powinna przejawiać przynajmniej niewielką głupotę. Gdybym miał dziecko, to na pewno byłoby super fajne i bystre. Czyli takie jak Niki. No, może? Tak. Tak, czyli na pewno odziedziczyła wszystko po matce. To na pewno. Dobra, wgłębiamy się dalej z fabułą. Bo to trzeba by było w końcu zrobić. Jechałem z Corel i Niki. Jeśli mamy szczęście, to może właśnie tu zjeżdżają. Mieliśmy kiedykolwiek szczęście? No chyba nie. I tyle ze spotkania z twoją dziewczyną! Wow. Było do przewidzenia. Powiem tylko, że zaczynam nienawidzić tej windy! Wyskoku, Drax! Wpisz to na połowę dla psa. Nie ustaję. Jedna konstrukcja. Użyj swej ojcowskiej energii, Peterze Quillu! Jeśli znajdziemy Niki, wszyscy staniemy na wysokości zadania! Windzie! Was niepokoimy się o tym, co znajdziemy w biurze Corel! Trochę mnie to stresuje! Jest, pięknie. Załatwione. Co? Zamierzasz obdarzać nas ojcowską troską? Wszystko gra, Peter. Potrafimy walczyć. Wiem, tylko... Znajdziemy je. Nie martw się. Mówiłeś, że biuro Corel jest gdzieś na górze? Tak. Musimy dostać się na górę. Dobra, czy się dostaniemy w ogóle? To będzie inna sprawa, co nie? Tutaj coś mamy. Powinniśmy po prostu zapytać kogoś o drogę. Znowu zabójczy gaz! O tak, na pewno gra na czas. Dziwisz się mu? Ma dojrzałość emocjonalną 2-letniego dziecka. Rozmawiamy o Peterze Quillu? Oczywiście. Musicie wiedzieć, że jestem bardzo emocjonalnie dojrzały. Mówicie? Sprawę, że nikt nie. Gdzie tu jest ten gaz? Zna cały statek, mieści się w ciasnych przestrzeniach. Nie waż się kończyć tego zdania. I zdaje się dogadywać z Peterem. Powodzenia w zastąpieniu mnie martwym dzieckiem. O, niech się naładuje.
Ale wiesz, że wolałeś pokój z zabójczym gazem niż zmierzenie się ze strachem przed ojcostwem. Bzdura! Skończ te analizy! Wpis do raportu dla psa. Nie ma wpisu do raportu psa! Wpis do raportu dla psa. Coś w tym mamy? Nie. Bo to wszędzie coś jest, niby. Ale jeszcze raz tutaj sprawdzę. Przypomniałem sobie, że na Katat zwyczajem jest kąpanie nowych ojców w rzece krwi. Na szczęście dla Petera to nie jest Katat. W rzece krwi? Korpus nowa, okej. Okay. Czy ja tutaj mogę wejść? Nie mogę wejść. No dobra, to nie wchodzimy. Nie ma cóż. Trzeba lecić dalej. Właśnie, zobaczymy, czy tam są. Czy ktoś tam w ogóle będzie. Po prostu to przyznaj, Quill. Robisz właśnie w gacie. Bycie beznadziejnym ojcem będzie cię gnębiło. Niektórzy potrzebują wielu lat, by pojąć ojcowską odpowiedzialność. To nie zmienia tego, kim jestem. Jestem niewzruszony jak skała. Jestem, Quill. No właśnie, Quill. Poznał skały, które ledwo trzymały się kupy. Aha. To nie wygląda dobrze. Doszło tu do starcia. Tak, na to właśnie zareagowałem. Ja reaguję na swój sposób. To nie wygląda dobrze, Peter. Wiemy tylko, że doszło tu do walki. Nie wiemy, kto wygrał. No ja chyba wiem. Więc gdzie to biuro, Quill? Gdzieś w pobliżu. Ostatnim razem nie było takiego bajzlu. W razie czego podążaj za smrodem śmierci. Za czym? Bierę to. Wpis do raportu dla psa. Zgubiliśmy się. Nie zgubiliśmy się. I czemu ten raport dla psa cały czas? A, czyli tędy musimy iść. Dobra. Więc my sobie pójdziemy tutaj jeszcze w lewo. Popatrz na to tak. Im dłużej ich szukamy, tym dłużej możemy udawać, że są całe i zdrowe. Pocieszające. Nie powinieneś skupić się nad zawartością akumulatorów? Ciszy? Nie, lepiej mi się myśli, gdy mielę językiem. Gdyby to była prawda, to do tej pory odkryłbyś wszystkie tajemnice galaktyki. Ej, może odkryłem. Uff. O, kolejne jakieś znajdźki. Takie małe. Zawsze to coś, tak? Ja tu mogę przejść? Oczywiście, że nie. Standardowo. Dobra, czy już tu wszystko ściągnąłem sobie na ręce? W ogóle czemu ja nie patrzyłem na znacznik na górze? To muszę tędy iść. No, ja to jestem po prostu chłop. Na łopak. Halo? Corel? Niki? No chyba idzie. Wygląda pusto. I tak czuć. Może się ukrywają. Zawsze były tu dziwne napisy na ścianach. Spróbuję dostać się do jej komputera. Może uda się wykasować moją kartotekę. Rocket! Żartuję. Otworzę tylko jej logi. Chcesz wiedzieć, co się tu wydarzyło, dobra, czy dobra. My się w tym czasie tu rozejrzymy. Może zostawiły jakąś wskazówkę czy coś. Niki? To oczywiste oznaki walki, Peterze Quillu. Tak. To nie wygląda dobrze. A. Interesujący. O. Nie pierwsze dziecko Corel. Pamiętam, że wiele o nim mówiła. Był na Hala, prawda? Tak. Jej dziecko i jej mąż. Dlaczego była taka nieustraszona podczas wojny? Nie miała nic do stracenia. No. Podobieństwo jest niezwykłe. Wcale nie wygląda jak ja. Jest niebieska. Poza tym, dlaczego Corel o niczym mi nie powiedziała? Aby chronić swoją córkę, Peterze Quillu. No właśnie. Prawem czystości Kree za kopulację z tobą groziła jej śmierć. To nie może być prawda, co nie? Kree. Może. Bardzo zasadniczy w kwestii pokrewieństwa. Więc gdy Corel mówiła, że nie powinniśmy tego robić... Mówiła dosłownie. Co to jest? Jakiś rodzaj groźby? Rada Kree domaga się dowodu pochodzenia Nidli, powołując się na prawo. Z punktu widzenia prawa, kopulowanie z tobą było ekstremalnie naganne. Z innych perspektyw także. Ach, to nie wygląda dobrze. Dla ciebie? Nie, dla Niki.
Jaka no jest i to bardzo. Na to, że brali w tym udział Kree? Rada czystości nie działa, skrycie. Gdy kogoś karzą, upewniają się, by dowiedział się o tym karze. Korel i Niki zawisłyby na ścianie. Jakaś maszyna do farbowania? Czy zdarza się, by Kree farbowali włosy? Nie, chyba że coś ukrywają. To wygląda tak, co nie? Dobra, sprawdzamy. Jezu, Peter! Coś możemy tutaj wziąć? Identyfikator Niki! Coś jest jednak nie tak! Co masz na myśli? Nie wiem, jakby zostały oznaczone czy coś. Nie jestem pewny. Czy na dokumentach jest data urodzin dziewczynki? Czy zgadza się z typowym okresem ciąży Kree? Nie mam pojęcia! Okej, wszedłem, ale mam złe wieści, kochaneczku. Co znalazłeś? Podejdź, co ci pokażę. Ale to jeszcze mamy czas na to, żeby tam podejść. Jeszcze bym chciał tutaj wejść. Nie mogę? Hej, Quill, to chcesz to zobaczyć, czy nie? Za chwilkę. Daj mi się tutaj porozglądać, bo jeszcze mam jedne drzwi, na których mogę wejść. Nie mogę wejść. O kurde, to muszę tutaj zobaczyć to. Na co patrzę? Na nic. Jest kapitanem. Powinna mieć logi. A ty prowadzisz logi? Mówię wam, że one zniknęły. Wszystkie. Jakby wszechumysł wyszedł z siebie, by wszystko odciąć. Próbowałeś go wyłączyć i włączyć? A co z kopiami? Czy każdy statek nowy nie ma centralnego huba czy coś? Główny komputer Nexus. Jeśli w systemie są jakieś duchy, to tam. Muszę kategorycznie odmówić. Niedosłowne duchy, Drax. On mówi o danych. Co nie? Właśnie. Trzeba mieć dostęp do Nexusa bezpośrednio. A zatem na mostku. Nie ruszymy się, póki nie ustalimy, co się stało. A więc do centrum operacji. Według mapy statku, mostek powinien być w tym kierunku. Bez obaw, Corel. Co to jest? Dopilnuję, żeby to do ciebie wróciło. Okej, czyli mamy coś... Nowa Peter, znajdźka. Nie powinniśmy iść na mostek? Uzyskać dostęp do logów? Tak, tak. Tylko się upewniam, że niczego nie przegapiliśmy. No, 5 razy wolę to sprawdzić, niż nagle coś tutaj przegapić. A wiecie, że ja lubię bardzo od tych przeglądać, sprawdzać. I tym podobne. Tam widzę, że grób będzie musiał... Tam jest jeden z tych kapłanów, co nie? Okej, więc zdaje się, że stoi za tym kościół. Powinniśmy natychmiast pomówić z psem. O, szmak! Flarkać to! Zmywam się stąd! Ani kroku! Wojownik się nie waha. Ups! I tak musiałem i tak. Więc... mamy przekichane. Holy shit. Co to za cyborg? Wpis do raportu dla psa, jesteśmy atakowani! Przez wielkiego robota? Przez dziwnego kapłana? Przez wielkiego kapłana robota! Okej, okay, to na pewno wpis do raportu. Rób, powiedz, co to jest tutaj i chroni serwery? Nie wiem, cała ta sprawa robi się coraz bardziej i bardziej dziwna. Naprawdę chciałbym mieć robota! Tak! Właśnie o tym myślałem! Chłopaki, co robimy z tym robotem? Trzeba razem i bezlitośnie! Tego machina nie przewidzi! Niszczyć! Dawaj mi tą myszkę! Wszyscy uważamy, że macza w tym palce kościół Rakera? Oczywiście! Pozostaje tylko pytanie, w jaki sposób? Jany, my go chociaż trafnęliśmy? Na fiury! Nie masz szans! Puść ją! Mówię do ciebie! Uderzanie ciał jest znacznie... Wow! Daj się, Gamo! Wiecie, co jeszcze jest przyjemne? Nie umieranie! Przepadnij! Kurde! Wytrzymały ten moloch! Wow, dobra. Teraz im dam! Jedziesz, tygrysie! Ha, ha, ha! Rąsia mu odpadła!
zebranie. Musimy go pokonać jakoś, tak? Ej, możemy tego go pokonać. Wspomnij. Ale odjazd! Nie czułam się tak od czasów galaktycznej wojny. Lepiej na nią uważaj, Quill. Walczyła po obu stronach, pamiętasz? Za to ja nie muszę być po czyjejś stronie, żeby wykończyć każdego. Po prostu uwielbiam wysadzać tych flarciumów. Flarciów. Myślicie, że mamy kłopoty? Przez tych kolesi? Kłopoty to jest nasze drugie... Zjebałem to. A kto mówi, że mamy kłopoty? Gdy tniemy całkiem niczym mieczem, strzelamy seriami, a Groot robi cień, wtedy są kłopoty! Kto jest ze mną? My jesteśmy! Uwaga na przyszłość! Musicie popracować nad skradaniem! Poważnie? Musicie! Jest gotowy na porządne lanie! Mów modlitwę! Ile on ma tego życia? Nie! Nic nie wini cię o rozbicie szkła! Okładanie wroga pokrytego skórą daje więcej satysfakcji! Nie wiem! Na pewno wyrządzamy temu krzywdę! Tak, Drax! Jest moc! To nie boli! Aż tak! To właśnie to doprowadziło Korpus Nova do szaleństwa? Chyba tak. Czuję prania mózgu! Czuję, że do mnie strzelają! Gamora teraz! Chętnie! Druga ręka poszła. Dobra robota! Idealnie zgrany duet! Wystarczyło przejść tym korytarzem po cichu! Hej! To nie ja rozbiłem to szkło! Drax! Rozwalaj, Drax! Będzie pięknie! Jestem głupi! Nie! Nic nie widzicie o rozbicie szkła! To jest robo-kapłan, czy kapłano-robot? A jaka różnica? Wow. Bierz wroga, Groot! To wyfnorkany w kosmos robot! Mam prosty sposób! Musimy pokonać go najpierw! Oczywiście, że nie wymienię! Oto tu jestem! Nie dawaj się tak łatwo! Dawaj! Chodzę do akcji! Pięknie! By powiedzieć psu o kapłanie. Kapłan no. Robot! Jestem głupi! 3 punkty, premii. Kundel nie odpowiada. Próbuj dalej. Reszta niech skupi się nad ucieczką. Poważnie? Tak, poważnie. Dobra, co byśmy mogli w Gamorze tutaj dać? Albo Peter ma już wszystko. Gamora, ogłuszające fala. To nie. Tutaj jest... obrażenia, ale co ma tutaj Groot? Chwyt mamuta. Ale za to wykończenie fajne. Grand szpilkowy, 0. Raz, a dobrze. Weźmiemy tutaj u Draxa, bo trzeba by to zrobić. To pomieszczenie serwera, tak? A serwery to dane. Nie podłączę serwerów do swojej czaszki. Potrzebuję centralnego terminala. Mówiłeś, że mostek jest po drugiej stronie tego korytarza, więc musimy się przedostać na drugą stronę i do góry. Jakoś. Więc jak się przedostaniemy? To Peter ma wizor. Chyba, że go zepsuł. Nie zepsułem go. Już zepsuł od razu. No dobra, no ja tam bym musiał tam się dostać. Ile bym dał, żeby dobrać się do tych serwerów? Myślałam, że taki jest plan. Plan jest taki, aby dostać się na mostek i mieć nadzieję, że Nexus jest odblokowany. Ale nie liczyłbym na to. Aha, dobra. No i już. Dobrze, Peterze Quillu. Mamy platformę testową. Skąd mam wiedzieć, dlaczego psinka nie odbiera? Próbuj dalej. No właśnie, wchodzicie? Czy co? Dziękuję. Siemaneczko. Lecimy dalej. To dziwne, prawda?
Jakim cudem wszechumysł zupełnie zniknął? Bardzo. Właśnie, okay, że nie wiem. Według mapy, którą widziałem, Nexus powinien być nad nami. No dobrze, jeżeli jest nad nami... Nie! No co? Dobra, rozejrzyjmy się. Może uda się coś znaleźć. Nigdy nie rozumiałem, jak tak wiele informacji można przechowywać w taki magiczny sposób. Mówisz o serwerach? O wszystkim. Serwerach, komputerach, technologii. Więc właściwie nie rozumiesz niczego, co robię? Dokładnie. Kuźwa! Przeskoczyłem i się zabiłem. Nie popatrzyłem! Co za chłop ze mnie? Ja w każdym odcinku muszę coś odjebać. Po prostu... Masakra. No ale cóż, taka jest moja rola. Musimy tak, wasze zdrowa. Zdrowie. Kapłan robot. Jestem Groot. Groot mówi, że Kundel nie odpowiada. Próbuj dalej. Reszta niech skupi się nad ucieczką. Poważnie? To pomieszczenie serwera, tak? No i już. Dobrze, Peterze Grootu. Jestem Groot. Skąd mam wiedzieć, dlaczego psinka nie odbiera? Próbuj dalej. No, Groot, wejdź. Dobra, teraz będę wiedzieć, że jak przeskoczę, to ja muszę właśnie najpierw tam te rzeczy porobić. Okej, okay. Według mapy, którą widziałem, Nexus powinien być nad nami. No dobra, jeżeli jest nawet nad nami... Czy mam ponownie rzucić gryzoniem? Nie! No co? Dobra, rozejrzyjmy się. Może uda się coś znaleźć. To dziwne, prawda? Jakim cudem wszechumysł zupełnie zniknął? Bardzo dziwne. Może się restartuje. Ze wszystkich słów, kurde, które co by można było użyć, Rax, to właściwie nie było takie złe. Myślałem jeszcze nad przeładowuje. Dobra, zdążyliśmy. Aj. Wpis do raportu dla psa. Napotkaliśmy nowego groźnego wroga, ale wciąż ani śladu duchów. Nie miał na myśli dosłownych duchów. Duchy w systemie. Pozostałości danych. O, odpuść sobie. Niech myśli, że to prawdziwe duchy. W tamtym roku widzę otwarty panel. Zdaje się, że to nasze wyjście. Świetnie, więc wystarczy przeskoczyć po kilku tych latających serwerach. Wydaje się to zupełnie bezpieczne. Zawierają niemal nieskończone ilości danych. Na pewno utrzymują przez chwilę nasze wątłe, śmiertelne ciała. A przynajmniej moje. Jestem Groot. I twoje też, tak. Czy Peter znów ma jakieś problemy z dowództwo nie idzie przodem? I pomyśleć, że moglibyśmy tego uniknąć, gdyby tylko gryzoń nie rozbił szkła. Uważasz, że to jego wina? To jego paniczna ucieczka spowodowała ostateczne pęknięcie. Twój przerośnięty bebek spowodował 50 pęknięć wcześniej! Chłopaki! Jestem przekonany, że szkło było już uszkodzone. Pewnie przez wielkiego kapłana robota. Nie możemy cieszyć się, że wróciliśmy na właściwą drogę. Hej, Groot! Jak tam próby skontaktowania się z kosmem? Nie jestem. Nic. Wciąż cisza. Odbiór poprawi się pewnie, gdy znajdziemy się na mostku. Wiesz, to chyba tak nie działa. Nikt dobra, nie spróbujemy. Jak tak wiele informacji można przechowywać w taki magiczny sposób? Mówisz o serwerach? Myślę, że powinieneś czynić honory, Queen. To do ciebie niepodobne. Pewnie myśli, że Nexus jest zabezpieczony pułapką. A, to wszystko wyjaśnia. Hej, to nie mi zależy na odkryciu, co się tu wydarzyło. Niech Quill przekona się z... Ciekawe, do czego służy. Pewnie do niczego przydatnego. Korpus Nova i jego rozdęte administracyjne bagno. Czuję, że tu nawet do kibla trzeba chodzić z karką. Nie, to nie brzmi jak dobry pomysł. Każdy powinien móc sikać gdzie i kiedy chce. Fuj! No mówiłem, że to potwór. Na co jeszcze czekasz, Peter? Tata, ja zbieram się w sobie. O,
O! Nieźle. To pokaźne wąsiska. Znalazłeś coś? Numer od Flaka Corel to 0001. Jak to możliwe, że jest pierwsza? Po galaktycznej wojnie wszechumysł zresetował wszystkie odznaki. Nie rozumiem tego, dlaczego Peter Quill nie otwiera Nexusa. Obawia się duchów. Kłamca. No oczywiście. Aha, czyli 001 albo 0663. Znalazłeś coś? Tylko jakieś osobiste logi. Aha. Ciekawe. Jestem. 1969. Zwleka ze strachu przed ojcowską odpowiedzialnością. Oczywiście. Jak widać. Nie! Co sądzisz, Groot? Jestem Groot. Mówi, że jest najlepszy. Wpis do raportu dla psa. Dotarliśmy do centrum dowodzenia, ale Peter Quill odmawia dostępu do Nexusa. Nie, że odmawiam, tylko po prostu szukam tutaj dodatkowych rzeczy. Rocket, po prostu użyj go sam. O nie, zwykłe komputery to jedno. Nie zostawię swoich odcisków na żadnym terminalu Nexus. O kurde. Myślicie, że będzie nam potrzebny numer dostępu? Może? Nie dowiemy się, jeśli nie spróbujesz uzyskać dostępu. Jestem Groot. Może martwi się, że znajdzie dowód na ich śmierć? Nie mam pojęcia, Groot. 5683. Zablokowane. Ciekawe, czy... Nikki na pewno nie chciałaby, aby jej mama odkryła, że dostałem od niej tę kartę. Nie ma mowy, żeby karta jakiegoś dzieciaka obeszła Nexus. I do środka. Żartujesz? Ciak! Hej, weszliśmy! O! Przejdź do kartoteki kryminalnej, Quill. Pokaż mi moje akta. Drugi audio. Do ciekawych rzeczy. Dobrze zrozumiałam. Stała się imbrygiem? Tak przekazało mi moje źródło. Że czym? Wspaniałe! Nienawidzę was. Skupianie mocy nowa. Kompletny przewodnik po medytacji i zarządzaniu mentalnym zdrowiem. Uwaga, oddział wypadowy. Proszę upewnić się, że kamery hełmów są w pełni sprawne przed popołudniową misją w strefie zastrzeżonej. Dziękuję. To lista zakutych umów. Wiemy już, że twoja dziewczyna tu pracuje, Quill. Patrzcie, Nikki ma plik. Nuda. Słyszałem o nim. Był dobrą osobą. Dobry znaczy cium, gdy nie żyjesz. Zderzyłaś się umyślnie z Lewiatanem, a i tak jest lepszym pilotem od Quilla. Hej! Pff, nie mogą być tacy straszni, skoro mają wspólny plik. Słyszałam o tym gościu. Co jest z wami człowiekami i waszymi głupimi nazwami? Stary, no, ziemia. To nie ta sama liga co Darkhawk, okej? Pierwsze to nazwa najlepszego zespołu w historii, a drugi to... ptak! Więc akta kryminalne Draxa są dość pokaźne. Tak mówiła twoja matka. Myślałam, że będzie więcej. Najwyraźniej wszechumysł jednak nie wie wszystkie. Jestem Groot. Ciebie? Ze złotą kurde. Jak na gatunek, który nie przemierza kosmosu, ziemian w galaktyce nie brakuje. Niestety. No właśnie. Hej, czy to nie jest ten koleś, którego widzieliśmy próbując zapłacić grzywnę? Tak, to on. Patrzcie. To o, Lady Helbent. Lady Hellbender nie jest moją dziewczyną. Jeszcze? Jak to nie? To nie twój przyjaciel z baru? Ja. Wielki unifikator Raker. Ciekawe, czego szukał w strefie zastrzeżonej. Pewnie no niczego dobrego. Czytajcie i płaczcie, frajerzy. Obiekt 89P13, Rocket. Wymieniaj do woli, wszystkie odhaczyliśmy. Jeśli cię oskarżono, to znaczy, że dałeś się złapać. Wow, gdy glina schodzi na złą drogę, to... Roman! Właściwie oskarżyciel to odpowiednik sędziego, ławy i kata, ale masz... Wow, twój plik jest większy niż się spodziewała. A jakiego się spodziewałaś? Maciubkiego. Kolejny koleś z Ziemi. Mówię, no właśnie. C-53 to najgorsze zadupie galaktyki. Ciekawostka, to dzięki Yondu. Nagrodzie wyznaczonej przez Yondu, ja i Groot poznaliśmy Quilla. Dobrze, że przekonałem was do rezygnacji z nagrody. Nie rozpoznaję tego Kree. Jeden z bezimiennych. Uuu, straszno. No dobra. Obrazy. Rzućmy okiem. Wow, porywające, Quill.
i pomyśleć, że moglibyśmy w tej chwili wciąż czytać moje akta. Czy to nie jest statek wiertniczy ze strefy zastrzeżonej? No super. Wygląda na to, że twoja dziewczyna zbierała dowody przeciwko nam nawet po tym, jak zawarliśmy układ. No właśnie, dobra, logi wideo. Musi tutaj coś być. Coś tu daje nam. Hej, czy to nie... Statek górniczy ze strefy zastrzeżonej, tak. Kiedy to nagrano? Sygnał rośnie. To już blisko. A ile? Nie wiem. Za dużo zakłóceń. Centurionko Corel! Mamy coś! O kurde. Co ty tam? Uwaga! Holy shit! Jarzyna przyjechała z powrotem. Weszła po naszym odejściu. Flark. To coś. Bez kitu. To stwór, który pożarł naszego potwora. To albo i nie to. Odgrodzili strefę nie bez powodu. Jestem. Nie, sam jesteś bzdura. To nie ma nic wspólnego z nami. Dobra, wyznajmy. To będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Corel wzięła klejnot. Strzeliliśmy w niego w strefie zastrzeżonej. My? To ty strzelałeś. Dobra, klejnot, w który strzelałem, to z niego wyszedł ten cień. To przez nas. Strefa to taka wielka pułapka. My uwolniliśmy to cieniste coś, a jesteśmy cali. I twoja laska pewnie też. Ciągle gadasz, że pewnie już nie żyje. Może żyje, może nie żyje. Nieważne. Najważniejsze, że my żyjemy. Corel jest twarda. Jak ktoś przeżył, to ona. Wiem to. Miejmy nadzieję, że tak. Dobra, następny log. Holy shit. Co to za gówno? Strażnicy Galaktyki. Źle rozumiecie nasze intencje. Nie, wyraziliście się jasno. Czasem ofiary muszą... Tylko sprawdzam. Grut, jazda w gwiazdy. Unifikator Raker. Tak? Przede wszystkim to bardzo fajnie, że o nas słyszałeś, prawda? I fajno, że nie chciałeś nas zabić, zwłaszcza, że masz ze sobą tę parkę. A mogliśmy już na wejściu być krwawą papką. Bez wątpienia doceniamy to. Lecz mimo to, chcieliśmy ci zadać kilka pytań, jak... Gdzie są centurionka Corel i córka? Tego to nie wiemy. Przybywacie tu po prawdę. O radości. Matrona pragnie udzielić wam jej. To znaczy? Jakie prawdy? Co to kurwa jest? Okej, to już mocno nie fajne. I to w chuj. Na chuj to klikasz. Jak nie odpowiada? Tędy. No to nieźle mamy. Przerąbane. Troszeczkę. Matrona. Rozdział 8. Co z tym paszportem? Nic, wsiak coś nie szczeka. Utknęliśmy tu? Hej, grunt, że głupki zostawiły nam broń. Pokazują swój brak strachu. To się sprawdza w boju. Katatiańskie siły często ruszają w bój całkiem nagło. Tylko nie zdejmuj spodni. Można by tak spróbować tu kogoś rozproszyć.
Nie, są inne pomysły? Pienisz się? No, pienię się. A drgawki? Tak, coś tam drgam. Dobra, na mój znak robisz mydlane tango, a jak się zagapią, pryskamy w boczny korytarz. Aha. A co ze mną? Ty, no wiesz, ty jesteś dzielną ofiarą. Nie będę... Tędy za mną! Quill, złap się za serce i na glebę! Wymyśl inny plan. No dobra. Inny plan. Ona wymieniła nas z imienia? Właściwie ciebie. Chociaż nie pojmuję dlaczego. Nas też Peter ciągle zaskakuje, ale jeśli jest pierwszy w kolejce do prania mózgu, to... Tak wam się wydaje? Że pierzemy ludziom mózgi? Spotkaliśmy no tak. Świeżo nawróconych. Nadgorliwość to w ich przypadku mało powiedzieć. Przyjęli obietnicę Matrony. To doświadczenie odmieniające życie. Tak. Ale tylko jeśli zostanie dobrowolnie zaakceptowany. Quill, jest dron! To nasz bilet na wolność! Co? Jak? O czym tak tam ze sobą szepczecie? No i? Jestem Groot. Pyta, czy wiesz, że jesteś złym gościem? Redukcyjne pojęcia takie jak dobro i zło doprowadziły nas do... Właśnie podziwialiśmy, jak olbrzymie jest to miejsce. Wspaniałe, prawda? No, bardzo. W Matronę przywróciła je do stanu sprzed wojny. Tak jak obietnica przywróci wszystkich, których straciliśmy. Matki! Kochanki! Tak, tak, tak. Ja w to coś nie wierzę, że przywrócimy coś. Ta obietnica wskrzesi umarłych. Oczywiście, że nie. Nie możecie ich sprowadzić. My nie. Ale Matrona. Boskie naczynie. Mam pomysł, ale potrzebuję... No bez jaj. Graj na zwłokę. Co to za gówno? Podesty lecą? Dobre. Dołączcie. No nie chciałbym. Zamierzam was za. To już by dawno to było. Wow, okej. To bardzo fajny trik. Tłumaczysz go nam? To magia. Rozumiem, że można to i tak postrzegać. Ale korzystam z nauki. Z nauki mej wiary. Wiara to nie jest nauka. Lecz energia wiary. Ten skin. Moich inkwizytorów. Aj! Samo sakrosankt! To wszystko zasila jedna cudowna energia, którą odkryłem. Biorę się za drona. Zagadujcie go. Że teraz? No, że kiedy? Co? Co jest? No bo ty... No ty... Odkryłeś sobie to i tamto i twierdzisz, że... Władasz energią? Energią wiary. Racja. A cóż, zdaje się, że po prostu ta... Energia wiary jest bardzo, bardzo potężna i... Ja myślę, chyba Gamora celuje w to, że... Więc mówisz, że ty tą całą energią... Energią wiary. Tak, tą. Kiedy cię poznaliśmy, nie tkwiłeś wtedy na Halas Hope, bo ci wyszło paliwo z promu? No owszem, tak, ale... Więc nie wystarczyło ci wtedy uwierzyć w pełniejsze baki? Ale to tak nie działa. Ta energia bierze się samoistnie z wiary. Jeśli ją skupić... Okej, jasne. Widziałem dowody. To skupiona wiara w niego pozwoliła nam przetrwać. No jak się trochę... Więc, co mówiłeś? Chwila. Było was więcej. Co? Nie. Skąd? Gdzie? Czegoś takiego bylibyśmy raczej świadomi. Zaiste. Proszę, kontynuuj tę fascynującą rzecz. No wiesz. Wspominałeś o jakiejś niej? Brzmiało super istotnie. O Matronie bodaj? Nie, no właśnie. O tym nie mówiłem. Na pewno? Coś o Matronie się gdzieś tutaj przewinęło.
ona jako druga niesie ten blask. Ja mówiłem o pierwszym, który odmówił odczynienia śmierci mojego syna. Ale z jej przybyciem spełni się. Chwila. Was tu było więcej. Ten mały gdzieś zniknął. A może umarł jak twój syn? Jestem Groot! Co? Damy może trochę zawału. Co się dzieje? O, chyba... Tak, mam chyba zawał serca! Czemu mu nie pomagamy? Natychmiast masz przestać. Dobra. Więc macie się za spryciu. Nie wiem, o czym mówisz. Chcecie grać na zwłokę, bo się boicie. Ale czegoż się tutaj ma? Czemu? Wracaj, stój, bym cię widział. Tata. Już to przerobił. Już czas poznać Matronę. No dobra, Matrona chyba będzie z nami. Jak widzicie, jest przerobiona. Przywołamy Milano. Mój nowy kumpel wskaże nam drogę. Jesteś bardzo zagadkowy, Gryzo. No cóż, robię się nerwowy, gdy otaczają mnie olbrzymie boty śmierci. Chcieli nas poznać z ich nową mamusią. A skoro o mamuśce mowa, też uważacie, że była Quilla przehandlowała odznakę na sekciarskie wdziarko? Daj spokój. Co? Mówi tylko to, co wszyscy myślimy. Rokie, ty masz fajne pomysły. Jebana sekta. Co to je? Nie. Nie. Jestem Groot. O pani. Tak jak chciałaś. Strażnicy Galaktyki. Dzięki. Tak, to oni. Strażnicy, podejdźcie tu. Witaj, nie mówcie, że... Każ swojej młodej natychmiast stamtąd zejść. Złamię protokół, ale... Nie jesteś za młoda na tak krótką kieckę? A ty nie za stary, żeby podpisywać ciuchy? Troszkę wam zeszło. Co, wiesz, jak dziadek się rozgada... Hej, wyrwiemy cię stąd. Trzymaj się mnie. Ale... Właśnie tu powinniśmy być. To? By wszystkich ocalić. Zamierzam to zrobić, obiecałam. Hej, mówię, trząśnij się. Powtarzasz, co ci nawciskał. Dziewczyna wyraźnie nie jest to. Oczywiście, że jestem. Ale też kimś więcej. Co masz na myśli? Gdzie jest mama? Mama jest... Dokładnie tu. Jest we mnie. No to wszystko jasne. Złączone. W świetle. Choć ją straciłam, to no nie zwrotnie. Oni wszyscy czekają na swój powrót. Trzeba nam wiary. Wielki Unifikator pomógł mi to zrozumieć. To jest jeden wielki kant. Uwierz mi, już ja coś wiem o... Może to ty byś we mnie uwierzył? Czemu nie chcesz słuchać? Tu nikt nigdy nie słucha. Dopóki tego nie pokażę.
co chcesz pokazać? Stój! Mamo! Mamo! Nie! Nie! Mamo! Stop! Ona nie musi umierać, Peter. Możesz ją ocalić. Obiecuję ci. Aha, czyli jesteśmy teraz jako starzy. Stąd! Wasze wstrętne, łuskowate łapska nawet go nie tkną! Mówię... Holy shit. Dobra. Gdzie tu jest wyjście? Nie ma. Ja się wbijam na imprezkę. Do kitu z tymi jaszczurami! Możesz mnie wreszcie ocalić! Tak za tobą tęskniłem! Twardziele dręczący kobiece i dziecko! Ja wam dam! Już nas nie rozdzielą! Tak, niszcz! Tyle razy powracał! Ja też, mamo! Ja też! Uratowaliśmy matkę. Nikt nie będzie mnie tutaj bezkarnie robił. Peter! Oh, Peter, mój mały! No, jest na ziemię robią. Nie ma takiej opcji. Co się dzieje? Jak to możliwe? Ocaliłeś mnie! Oto co! Zawsze mogę na ciebie liczyć. Wcale nie. O, popatrz! Popatrz, jak ty wyrosłeś! Na wielkiego przywódcę, jak zawsze wiedziałam. To jest kłamstwo. Peter, jestem taka dumna. Twój ojciec też by był. Ja nie rozumiem. Ty zginęłaś. Ty ja... Wróciłem? Jesteś tutaj. I to jest ważne. Mamy dla siebie tyle czasu. Ty, ja i twoi przyjaciele. Przyjaciele? No ba... W domu jest dość miejsca, a chcę poznać tę niezwykłą ekipę i posłuchać o waszych przygodach. Bez kłamstwa. To jest... Nie wiesz, jak o tym marzyłem. O, nic nas już nie rozdzieli. Obiecuję, Peter. Obiecuję. Nie wierzę, że cię odzyskałam. Mamo, mocno mnie ściskasz. Mamy tak dużo do nadrobienia. A może w końcu dokończymy tę grę? Czy czujesz to? Obietnica nas otacza. Nie. Na całą wieczność. Nie może tak to być. Co są jak nowe, więc nie o to chodzi. Była niedokręcona, ale to nie powinien być taki problem. No właśnie, nie powinien, ale... Co tutaj mamy? Warto by dolać oleju. To by trzeba wymienić. No okej. Okay. Peter! Kolacja prawie gotowa! Tak, no dobra. Idziemy, mamo! Nie, coś mi tutaj śmierdzi. Tak szczerze, śmierdzi mi tutaj. Ja bym sobie wizjer włączył, ale nie mogę. Meredith Quill, gdzie trzyma pani swoje noże do mięsa? O, jeden jest w szufladzie najbliżej kuchenki. Widzę tylko tępe narzędzie, jak dla dziecka. To właśnie ten. Przy następnej wizycie muszę przywieźć katatiańskie ostrze. Potrafi przeciąć nawet stal. Grut? Jestem Grut. Dobrze, że jesteś Grut, ale no bez jaj. My nie możemy cię żyć z matką, gdy ona tak szczerze nie żyje. Jesteś, Peter. Właśnie miałam iść cię znowu wołać. Niektóre rzeczy się, widać, nie zmieniają. O, Peter Quill, twoja matka opowiadała nam właśnie o twoim dzieciństwie. Co ciekawsze z twoich przygód?
Mówiła też, że znalazła dla ciebie stosowną partnerkę, lecz ty nie słuchałeś głosu rozsądku. Drax, mówiłeś, że to zostanie między nami. I to był pani błąd, pani Queen. Ciągle ci ta Janie w głowie. To świetna dziewczyna, Peter. A teraz jest wspaniałą młodą kobietą. Rzeczywiście wydaje się miła, Peter. Na pewno lepiej. Nie, nie, coś mi to się... niż te pozostałe? Nie zgadza. Stary! Serio? Czeka nas chyba poważna rozmowa przy obiedzie. Czemu czuję się, jakbym miał dostać szlaban? Coś tu jest nie tak. Ręce, Peter! Mamo, co się stało z moim pokojem? Nie było cię tak długo. Chciałam coś zmienić, ale nie miałam... Ale że jak? No bez jaj. Dobra, przemyślmy wybór, co? To jest... Nie wiesz, jak o tym marzyłem. O, nic nas już nie rozdzieli. Obiecuję, Peter. Obiecuję. Nie wierzę, że cię Już przestań! Puść mnie! Nie wierzę, że cię Serio, mamo! Nie wierzę, że cię Proszę, puść mnie! Stop! Uwolnij się! Mnie. Peter! Peter! Dobrze, boisz się. Czemu nie wierzysz? Nie możesz mnie tu zostawić. Nie mogę cię stracić. Znowu. Nie rozumiem tego. Nie, 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 nie. Dobra, koniec. Co tu może być nie tak, Peter? Będziemy razem. Proszę. Proszę, nie ma. Synku, nie chcę. Ja muszę przemyśleć ten wybór. Nie chcę umrzeć. To nie jest ona. Już, Peter. Jest rozproszony. Nikt jest w zasięgu. Trzeba jej pomóc. Szybko. Przemyśliliśmy ten wybór. Tato! Już wstawaj. Nie ma czasu. Trzeba się przygotować, bo mama wraca. Wstawaj, no! Niki, co? Jak to przygotować, bo mama wraca? Ale że jak? Co to? Jak to matka wraca? No bez jaj. Co do diabła? Coś mi tutaj nie gra. Dalej. Ale dobra, może tym się zajmiemy dopiero w następnym odcineczku, więc to by było... Oby to nie był jakiś dziwny odcinek Strefy Mroku. Nie ma was tutaj. Prawda? Nie pamiętam, żebym ją zdejmował. Ani wiesz... No właśnie. Więc dobra. To sobie zrobimy w następnym odcineczku, więc to by było na tyle. I... Cóż, nie zapomnijcie o łapeczce w górę, komentarz, no i subskrypcji. Trzymajcie się. Hejos, kochani. Do następnego.